Witajcie moi kochani, z tej strony Wiktoria i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym unboxingiem, także bez przedłużania zaczynamy. W tej oto dużej paczce znalazła się taka mniejsza, jak już widzicie, jest to paczka od Elysium. I jest ona, o, tym razem jest tutaj bardzo ładnie zapakowana. I zobaczymy, co się w niej kryje. O, jak zwykle mamy przepięknie zapakowaną paczuszkę, co jest mega uciechą dla oczu. I mamy tutaj, tak, mamy pilniczek. Zaczniemy tak po prostu po kolei wyciągać pilniczek w gradacji 100 na 180. Odłożymy sobie na bok. Pędzelek. I czy to jest ten pędzelek dual? Tak, po jednej stronie mamy szpatułkę, po drugiej stronie mamy owalny pędzelek. Także ja z przyzwyczajenia po prostu pakuję w tą tutaj osłonkę. Kładziemy z boku, mamy. To jest zestaw do flexi z żelu, że mamy tutaj Sleep Liquid pojemności 300 ml. Także odstawiamy sobie na bok. Mamy tutaj trzy kolorki, tak? Cztery piękne kolorki. Spójrzcie, jak one cudownie wyglądają. Naprawdę przecudownie to wygląda. Mamy tutaj kolorek 033, 191, 120, 198. Także zobaczymy, co się nam tu jeszcze kryje. Wyjmę sobie póki co to. Mamy flexi żel 25 gram milki. Mamy także ProBond, Top Coat Shine i bazę. Także mamy tutaj te trzy produkty, też w bardzo ładnych pojemniczkach. Oraz mamy nasze tipsiki dual formy, dzięki którym możemy przedłużyć paznokcie za pomocą flexi żelu. Także ja póki co odkładam tutaj wszystko, paczuszkę zestawiam na dół i pokazuję Wam tutaj wszystko już razem, jak to się prezentuje. Także tak to wszystko prezentuje się z góry. Sprawdzimy sobie może krycie jednego z lakierów tutaj, które były dołączone. Może ten i sprawdzimy sobie, jak tu jest z konsystencją, kryciem. O, patrzcie, jaki piękny jesienny kolor. Jest to dość gęsty lakier. Pędzelek jest ładnie tutaj zaokrąglony i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Konsystencja fajna, kremowa. I krycie po jednej warstwie w zasadzie. Nawet nie trzeba tutaj zbytnio uzupełniać. Jedna warstwa, jak widzicie, na 100% wystarczy. Ja wrzucam sobie do lampy. Więcej myślę, że tutaj nie będziemy malować tymi lakierami. Skupimy się na tutaj całym zestawie. Że Wam tylko pokażę, jak one wyglądają. O, ten prezentuje się o tak. Ten tutaj prezentuje się o tak. To jest kocie oko. Widzicie, jak pięknie opalizuje. Jeszcze niebieskiego kociego oka nie miałam, więc to jest warte przetestowania. I taka czerwień też. Bardzo fajna na jesień. Także zostawiamy sobie tutaj. Mamy tak, Sleep Liquid. Więcej Wam w sumie o nim nie mogę powiedzieć, ponieważ jest to jeden z elementów po prostu całego zestawu. Zobaczymy, jak tutaj wygląda nasz żel, flexi żel. O, spójrzcie, jaki on ma przepiękny kolorek. Z przedłużania tym flexi żelem jeszcze będzie film. Postaram się go jak najszybciej nagrać. I tutaj pokażę Wam, jak wygląda na szpatułce. Taka malutkie ziarenko. Bardzo ładnie. Musimy sobie to
wszystko wytrzeć, później taką szpatułkę i po wszystkim. Pędzelek też bardzo ładny z logo Elysium. Mam nadzieję, że widać. Widać. Jeśli chodzi tutaj o ProBond, zobaczymy je. Chociaż ProBond, tak, jest to primer. Tutaj top coat, shine. I tutaj zobaczymy, jaka jest konsystencja bazy. Dość gęsta, nie jest lejąca się na pewno. Bardzo, bardzo fajna. Myślę, że będzie dość przyjemna w pracy, ponieważ ja takimi produktami bardzo lubię pracować. I zobaczymy tutaj te formy. Można otworzyć i zobaczymy. Mamy tutaj aż 10 rodzajów form. Pokażę Wam, jak one tutaj mają takie malusie, wystające tutaj. Jakby Wam to powiedzieć, no widzicie sami, takie malutkie, żeby to było łatwiej odgiąć. Później to jest akurat numerek 0. Tutaj mamy ponumerowane, także tu jest jedyneczka, tu jest trójeczka, tu jest dwójeczka i tak dalej, i tak dalej. Film z całego krok po kroku przedłużenia paznokci tą metodą będzie niebawem. Także zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i możecie także kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić i obowiązkowo być na premierze kolejnego filmu. Także zapraszam Was do subskrypcji, do klikania dzwoneczka, także zapraszam Was na Instagrama, TikToka oraz na sklep Elysium, żebyście mogli zobaczyć te przepiękne nowości, które ja akurat teraz będę testować przez najbliższy czas. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!